Rozmowa niezależna, Jacek Sobala, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jacek Sasin. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Ja zacznę od historii. Minister w Kancelarii Świętej Pamięci prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. Kandydat na prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Nasza nadzieja, że uda się uratować. Proszę się nie śmiać, proszę pana. Bo to nie historia, to teraźniejszość. Ja dwa razy dziennie jeżdżę trasą Janki Raszyn. Ja wiem, co mówię. Jeżeli ta, nie chcę się wyrażać, Hanna Gronkiewicz-Waltz nie odejdzie, to proszę pana, ja nie wiem. Ja sobie po prostu jak żyć nie wyobrażam. I przy okazji poseł Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się, dzień dobry, bardzo uprzejmie dziękuję. Ja wiem, że pan jest bardzo zabiegany w tej chwili. Dziękuję, że pan przyjął zaproszenie do naszego studia. Może zaczniemy od tego, co mnie spotkało ostatnio. Ja miałem przyjemność rozmawiać z taką grupą gimnazjalistów. Proszę sobie wyobrazić, że to nie było stado baranów, nie naprawdę. Te dzieciaki miały całkiem dobre wiadomości z takich dziedzin, tam literatura, geografia, historia niewspółczesna. Ja im zadałem bardzo podchwytliwe pytanie. Pierwszy niekomunistyczny prezydent Polski, który miał wyższe wykształcenie, odpowiedzi podały Aleksander Kwaśniewski. Czyli, co to znaczy? To znaczy, że te dziury w mózgu, które są zrobione przez propagandę Platformy, już sięgają tego pokolenia. Ja się zastanawiam, jak wy, jak Prawo i Sprawiedliwość jest przygotowane na ten scenariusz, który teraz szykuje Platforma. A Platforma powołała, będę się trzymał genderowskiej terminologii, premierkę Kopacz, która ma ten okręt tonący jakoś tam, prawda, przeprowadzić przez te mielizny do wyborów. Potem się ją wypchnie na margines jako skompromitowaną, zrobi kogoś innego premierem, bo będzie nowe rozdanie, nowa koalicja, PO, PSL, SLD. Ja mówię PSL, no bo tak jest. PSL jest PSL. Ale przez ten rok właśnie z PiS-u ma być uczynione widowisko. Widowisko polegające na tym, że jesteście niemerytoryczni i kompletnie nieodpowiedzialni. Nawet fakt, że pan jest kandydatem na prezydenta miasta stołecznego Warszawy, jest faktem ukrywanym. O tym się nie mówi, no bo przecież nie można dopuścić do tego, żeby Hanna Gronkiewicz-Waltz, ikona Platformy Obywatelskiej w stolicy, miała jakąś realną alternatywę. Jak sobie Platforma, wiadomo, co będzie przez ten rok robiła, bo to już widać, że Sikorski marszałkiem zostanie i tak dalej. Będą was irytować, drażnić, prowokować na wszystkie możliwe sposoby. Jak wy sobie możecie z tym poradzić? Pytanie było długie, zawikłane. Jaka będzie odpowiedź? Znaczy przede wszystkim musimy sobie poradzić z pokojem, bo nie możemy się dać sprowokować, bo Platformie dokładnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby spowodować, że ten ostatni rok przed wyborami to będzie rok takiej walki niemerytorycznej. Będziemy właśnie do tego prowokowani. Będzie to dożynanie, próba dożynania watahy. Będą te komisje śledcze, które miały nas, mają nas zniszczyć w zamyśle Sikorskiego i innych z Platformy Obywatelskiej. No oni nie mają dzisiaj przecież żadnej oferty dla Polaków i jakby jedyną szansą utrzymania się na powierzchni to jest właśnie doprowadzenie do takiej maksymalnej wojny pomiędzy Platformą i Prawem i Sprawiedliwością i jakby straszenie, zwielokrotnione straszenie PiS-em, pokazywanie, co to będzie się strasznego działo, jak PiS dojdzie do władzy, czyli znowu wygranie na tym strachu, a nie na merytorycznej rozmowie. To samo, myślę, rzeczywiście jest ten pomysł w Warszawie. Słyszymy, ja już słyszę z bardzo wielu ust, również dziennikarzy, którzy ze mną rozmawiają, że przecież jak ja wygram, jak wygra Prawo i Sprawiedliwość w Warszawie, no to co się będzie działo? Przede wszystkim czystki będzie, zaczniemy się tylko tak, wyrzucaniem urzędników, wstrzymamy wszystkie inwestycje, będziemy robić kontrolę, sprawdzania, doniesienia do prokuratury i nic się w ogóle w Warszawie nie będzie działo, a tylko wybór Hanny Gronkiewicz-Waltz zapewnia taką spokojną kontynuację. Otóż musimy pokazać, że to jest obraz nieprawdziwy, że rzeczywiście mamy poważną, merytoryczną kontrofertę dla tego, co przedstawia Platforma Obywatelska. Oczywiście jest problem zawsze nieustający z tym, jak trafić tym przekazem do szerokiego grona odbiorców, no bo większość mediów niestety, nie mówię tutaj o tym medium, w którym jesteśmy, bo to medium akurat dba o to, żeby pokazywać prawdziwy obraz rzeczywistości. Natomiast większość mediów tych mainstreamowych no dba przede wszystkim o to, żeby tą propagandę Platformy Obywatelskiej wspierać. Stąd będziemy intensyfikować takie bezpośrednie spotkania z ludźmi. No będziemy w ten sposób obchodzić gdzieś ten nurt głównych mediów, ale będziemy chcieli też bardzo mocno w tych mediach niezależnych mówić o naszym programie, o naszych pomysłach na rozwiązanie
rozwiązanie głównych problemów w Polsce. W Warszawie no, to jest taka skala... Wpadam w słowo. W Warszawie główny problem polega na tym, żeby pozbyć się tej obecnej pani prezydent, chciałem tak powiedzieć. Przepraszam, ja nie muszę zachowywać takiego spokoju jak pan i nie jestem w stanie. To prawda, to jest rzeczywiście główne dzisiaj. Bo kolejna kadencja tej pani prezydent... I tutaj prosiłbym o czystkę. Kolejna kadencja tej pani prezydent to jest 4 lata zmarnowane dla Warszawy. Dlaczego? Nie, nie ludzi. Nie, no ale no, gdyby tak się zdarzyło, głęboko wierzę, że tak nie będzie, bo często ja się spotykam właśnie, jak rozmawiam z różnego rodzaju dziennikarzami, to oni mi zadają pytania, czy pan w ogóle wierzy, że pan wygra, a przecież to jest tak mocny przeciwnik, a przecież wszystkie sondaże wskazują, że Platforma tak wysoko w tej Warszawie, w której ja odpowiadam na to tak, ja wierzę, że wygram. Dokładnie tak jest. Gdybym w to nie wierzył, to bym się tak mocno w to wszystko nie zaangażował. Natomiast widzę, że jest w Warszawie bardzo poważne zmęczenie tym, co się dzieje, tymi nierozwiązanymi problemami, tym sposobem zarządzania miastem i chociażby taką filozofią tego zarządzania, która polega przede wszystkim na tym, że każdy warszawiak z osobna i wszyscy warszawiacy jako całość są traktowani tylko jako źródło dochodu dla tego samorządu. Oni mają tylko płacić coraz wyższe ceny za wszystko i mają się niczego nie domagać. Mają być zadowoleni z tego, co ta władza im oferuje, a ona im oferuje no bardzo mało. Bo jak słyszymy, że głównym powodem dla wyboru pani Gronkiewicz-Waltz na kolejną kadencję ma być to, że ona metro buduje i jakieś tam jeszcze inne inwestycje robi, no będzie przecinanie wstęgi, no o to przecież chodzi, żeby przeciąć tę wstęgę przed wyborami, to ja zadaję pytanie, czym tu się chwalić? No, metro dzisiaj w poważnym mieście europejskim, w stolicy europejskiej, w metropolii europejskiej jest czymś tak naturalnym jak wodociąg, kanalizacja, czy chodniki. Przecież pan rozmawia z ludźmi, ludzie panu mówią, co oznacza ta budowa metra. Pan o tym wie zresztą, co to... Doskonale. Z czym to się wiąże, na czym to polega? Doskonale o tym wiem, to jest najdrożej budowane metro w Europie i to nie są wymysły moje jako pisowca, który chce tej pani prezydent nogę podstawiać, czy tam kij w szprychy wpychać. O tym mówią niezależni eksperci. Tylko metro w Marsylii jest budowane drożej, ale dlatego, że tam są stacje co chwila, prawda, na bardzo blisko siebie. A stacja, jak wiadomo, największe koszty generuje. No to metro warszawskie jest najdroższe, budowane z wielkimi opóźnieniami, z rozryciem i dezorganizacją życia w centrum miasta, z gigantycznym bałaganem, a co więcej, jest to inwestycja nieprzygotowana również od strony geologicznej. No mieliśmy te obsunięcia, zalania, obsunięcia i tak dalej. No, to pokazuje tutaj kompletny brak kompetencji ze strony samorządu warszawskiego, który tą inwestycję, jest inwestorem tej inwestycji, tą inwestycję przygotowywał. Więc rzeczywiście no, nie ma się czym zbytnio chwalić. Tym bardziej, że jak mówię, no, to jest standard dzisiaj w Europie metro. My się mamy cieszyć, że oddanie tam się do użytku kawałek drugiej linii metra, a takie wybitne europejskie metropolie jak Bukareszt czy Sofia, to metro mają w znacznie większym wymiarze. W Bukareszcie warto powiedzieć 4 linie, 3 kolejne w planach, w zaawansowanych planach realizacji. W Sofii co prawda 2 linie, zresztą w ostatnich latach zbudowane, 2 linie, które no, mają 30 kilka kilometrów, kiedy w Warszawie to jest około 20 kilometrów, łącznie z tym nowym odcinkiem, który jeszcze nie jest oddany. Więc dzisiaj to jest, jak mówię, no gdyby się pani prezydent chwaliła, że położyła w jakiejś ulicy wodociąg, to mniej więcej miałoby takie same znaczenie, jak dzisiaj mówić o tym metrze, czy o tych innych inwestycjach. Ja bym chciał zadać pani prezydent pytanie tak, a jaka jest wizja rozwoju Warszawy w dłuższym okresie czasu? Czego warszawiacy mogą oczekiwać na przykład za 10 lat? Prawda? Skąd na to wziąć pieniądze? Nie możemy dzisiaj patrzeć, odpowiedzialny włodarz, odpowiedzialny człowiek, który chciałby tą Warszawą zarządzać, nie może patrzeć z perspektywą najbliższych 4 lat, pieniędzy europejskich, które jeszcze w tych 4 latach będą, a potem potop, a potem nagle wszystko zamykamy i nic już w Warszawie nie budujemy i właściwie nic nie jesteśmy w stanie zrobić, bo nie mamy pieniędzy. Jak wykorzystać majątek i potencjał Warszawy, ogromny potencjał, który Warszawa ma do tego, żeby zbudować mechanizm na następne lata, ale też jak inaczej myśleć o Warszawie, bo dzisiaj myślenie o Warszawie tylko w kategoriach betonu, asfaltu... Ale oni w ogóle nie myślą o Warszawie. No, problem polega na tym, że... Myśli się betonem i asfaltem dlaczego? Dlatego, że to jest właśnie od samego początku do końca działania wyborcze.
tak jak powiedzieliśmy, inwestycje są potrzebne nie po to w Warszawie, żeby tą Warszawę ulepszać, modernizować. One nie są właśnie po to, żeby były dla ludzi, one są po to, one są dla władzy. One są po to, żeby władza mogła się ogrzać przy tej inwestycji i zrobić wokół tego propagandę własnego sukcesu. Natomiast czy ta władza buduje Warszawę jako centrum, europejskie centrum kultury, myśli naukowej? Czy jest to miejsce rzeczywiście takie, gdzie ludzie chcieliby żyć, bo tu się dobrze żyje? No tutaj oczywiście bardzo wiele osób z Polski przyjeżdża i chce w Warszawie zamieszkać, dlatego że to jest jedno z niewielu jeszcze miejsc w Polsce, gdzie łatwiej o pracę, chociaż niełatwo, bo jednak problem bezrobocia w Warszawie też jest całkowicie realny, ale łatwiej obiektywnie niż w innych miejscach naszego kraju po 7 latach Platformy, no to jest znowu wielki problem bardzo wielu osób w Polsce. Ale czy Warszawa oferuje tym wszystkim ludziom, którzy tutaj, czy to mieszkają od pokoleń, czy przyjechali tutaj od niedawna, wszystko co do tego życia jest potrzebne, czy nadąża? Czy jak popatrzymy na przykład na ofertę taką ochrony zdrowia, niezwykle ważna sprawa, czy Warszawa swoim bogactwem, które ma potencjalnie, a które jest w dużej mierze dzisiaj marnowane, czy swoim bogactwem zapewnia lepszy dostęp do ochrony zdrowia niż w innych miejscach Polski? Nie zapewnia. Tutaj te kolejki są też bardzo duże. Czy tutaj jest lepsza opieka nad dziećmi? Czy tutaj jest tak, że miasto na przykład dofinansowuje gabinety lekarskie czy dentystyczne w szkołach? Nie. Miasta tego to nie interesuje. Prawda? Miasto woli jest w ogóle oferta dla rodzin z dziećmi? Jaka jest oferta dla rodzin z dziećmi? Jak jest właśnie, jaka jest dostępność do oświaty, do przedszkoli? No tutaj ewidentnie miasto nie nadąża. No ale jak rozumiem odbudowanie przedszkola jest... To, że miasto nie nadąża, to jest jeszcze pół biedy. To miasto nie ma żadnej oferty od wielu lat, żadnego zintegrowanego programu. Ja tutaj nie dostrzegam. Od wielu lat to, co się dzieje teraz pod rządami pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, to jest kryminał. To jest po prostu kryminał. Ja podejrzewam, że jeżeli byłaby taka możliwość, żeby rzeczywiście zedrzeć, odsłonić, ściągnąć ten puder, którym to jest przykrywane, pozbyć się tej propagandy, to powychodzą takie rzeczy, że będzie się włos na głowie jeżył po prostu. A i dlatego, panie redaktorze, będzie tak zajadła walka o to, żeby tej Warszawy nie oddać. Żeby tej władzy nie oddać. To jest dokładnie Warszawa i sposób zarządzania Warszawą i sposób walki wyborczej w Warszawie, to jest jak w soczewce taki obraz tego, co dzieje się na centralnym poziomie, na poziomie rządu, parlamentu w całej Polsce. No przecież to jest ta sama władza. Hanna Gronkiewicz Waltz nie jest samorządowcem, nie jest osobą, która się skupia na zarządzaniu Warszawą, jest politykiem Platformy Obywatelskiej i to z tego pierwszego szeregu, jest wiceprzewodniczącą tej partii, niezwykle bliską Donaldowi Tuskowi, o czym on wielokrotnie mówił. To Donald Tusk ją tutaj, tu delegował na kierunek warszawski, prawda, i kazał jej tutaj ten kierunek warszawski trzymać i te wszystkie patologie, które my obserwujemy na tym szczeblu centralnym, mają swoje absolutne odbicie również tutaj. No jeśli mówimy chociażby o inwestycjach, to na poziomie centralnym mamy najdrożej w Europie czy na świecie budowane autostrady z największymi opóźnieniami, z największym bałaganem i jeszcze z rozłożeniem firm budowlanych naszych polskich, które przy tych autostradach pracowały. To jest rekordem świata, bo przy nikomu nie udało. Absolutnie. I dokładnie to samo, dokładnie kalkę tego samego mamy przy warszawskich inwestycjach, no właśnie przy tym najdrożej budowanym i zdezorganizującym życie miasta metrze. I tak po kolei sprawa po sprawie i można to przenosić tutaj. Urzędników. Platforma Obywatelska działa w ten sposób, że multiplikuje tę swoją władzę właśnie przez takie powiązania, że wciąga ludzi w ten mechanizm władzy. Ci ludzie mają prawo czuć się zagrożeni, stąd pewnie również w tych pytaniach, które są zadawane, jeżeli chodzi o te w cudzysłowie czystki, czai się ten strach, tak, że wy możecie doprowadzić do załamania tego systemu, tego układu. To jest bardzo trudny temat, bo ja zdaję sobie rzeczywiście, że my idąc dzisiaj do władzy, no też jakby nie możemy tą naszą władzą przestraszać, bo już inni, nasi konkurenci dbają o to, żeby nami straszyć, prawda? I pokazywać, że my przyjdziemy, będziemy właśnie takim strasznym ludem z siekierą w ręku, który będzie biegał, prawda, i tutaj robił wszystkie Warszawie. Ale przepraszam, jeżeli Ewa Kopacz na przykład mówi coś takiego, może pani pomoże rozwikłać tę zagadkę i zrozumieć, o co chodzi. Jeżeli Ewa Kopacz mówi coś takiego, że, cytuję, ja muszę przekonać Polaków, ale nie mówi do czego, to o co chodzi. Do czego ona będzie przekonywała Polaków? Przecież oni wiadomo, że żadnych reform przez ten rok nie zrobią. Poza tym, co powiedzieliśmy już, że będzie chodziło wyłącznie o to, żeby
maksymalnie zniszczyć wizerunek Prawa i Sprawiedliwości, to nic innego tam się nie wydarzy. Czyli co to tak naprawdę znaczy, na przykład taka fraza, muszę przekonać Polaków. Znaczy, to samo będzie robiła Hanna Gronkiewicz w Warszawie. Tak, no, będzie przekonywała. Absolutnie, będzie przekonywała do tego, że alternatywa jest jeszcze gorsza, bo to tak naprawdę o to chodzi. Oni chcą wszystkich Polaków przekonać. My jesteśmy słabi, my to wszystko robimy źle, nas można krytykować, ale patrzcie, ci, którzy przyjdą po nas, będą jeszcze gorsi. I my musimy tą propagandę odwrócić. No to jakby nie można Polaków stawiać przed takim wyborem, że mogą wybrać tylko przed złymi i bardzo złymi, prawda? No jednak musimy pokazać, że my jesteśmy tymi lepszymi. Jestem głęboko przekonany, że my jesteśmy w stanie to udowodnić, że jesteśmy lepszymi, bo dlatego, że mamy pomysły. Problem jest tylko taki, żeby doprowadzić do merytorycznej rozmowy. Ale zarówno... Wasze pomysły są sprowadzane do tego, że a to łuk triumfalny chcecie zbudować, a to się zajmujecie czymś bardzo nieważnym i nieistotnym i niepotrzebnym, jak na przykład, nie wiem, Muzeum Historii Polski. O, właśnie, co się dzieje z tym muzeum? O co tam chodzi? No tam chodzi o to, żeby go nie zbudować. Znaczy chodzi o to platformie. Chodzi o to platformie obywatelskiej. Nam chodzi o to, żeby ono powstało i żeby powstało. A nie, nagle się okazuje, że projekt bardzo dobry, z tym, że za drogi. No tak, no to zawsze jest taki dobry wytryk, żeby powiedzieć, że coś jest ten Dolino tanie, za drogie. 350 milionów złotych, tyle ma to muzeum kosztować przy tych miliardach rzeczywiście, które zostały przez rząd Donalda Tuska zmarnowane. To się wydaje naprawdę niedużym wydatkiem, ale również nawet w skali Warszawy, chociaż to nie Warszawa ma finansować to muzeum, trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć. To jest inwestycja finansowana przez budżet państwa, przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ale nawet jeśli popatrzeć na Warszawę, 350 milionów złotych, Warszawa co roku dokłada do nieruchomości, do swoich nieruchomości, zarządzania swoimi nieruchomościami 300 milionów złotych, czyli tyle, ile mniej więcej będzie kosztować to Muzeum Historii Polski. Złe zarządzanie nieruchomościami powoduje takie straty rokrocznie w Warszawie. No, jeśli posiadanie nieruchomości, posiadanie majątku w Warszawie kosztuje, to nie jest tak, że Warszawa na swoim majątku zarabia. To jest w ogóle jakaś wyjątkowo kuriozalna zresztą sytuacja. No ale jak popatrzymy na liczne, niezwykle atrakcyjne lokale usługowe w centrum Warszawy, w najlepszych miejscach Warszawy, które latami stoją niewynajęte, ponieważ nieudolni urzędnicy miejscy nie są w stanie ich wynająć, no to oczywiście ten fakt nie może dziwić. Więc chodzi o to, żeby wracając do Muzeum Historii Polski, to jest wytrych. To tak naprawdę te pieniądze to jest wytrych, chodzi o zupełnie co innego. No tej władzy to Muzeum Historii Polski nie pasuje, ideologicznie nie pasuje. Bo mówienie o historii, mówienie o tym, że my mamy własną tożsamość, a nie jesteśmy jakimś kawałkiem jakiejś nieokreślonej magmy, jakiejś europejskiej tożsamości, co dzisiaj jest takie modne, prawda? Pokazywanie pewnych tematów, które tej władzy są niewygodne, no to jest rzeczywiście problem. Stąd to Muzeum Historii Polski nie cieszy się poparciem ze strony władzy. I teraz, co robi Warszawa? Warszawa, samorząd warszawski, zamiast być zainteresowanym, żeby taka instytucja w Warszawie powstała, prestiżowa niezwykle, ściągająca ludzi z całej Polski i z zagranicy, Muzeum, prawda? Muzeum Historii Polski tu w stolicy Polski, niezwykle atrakcyjne również architektonicznie, bo też chodzi o to, żeby wytworzyć pewne nowe architektoniczne symbole Warszawy, a nie jedynym symbolem dzisiaj jest Pałac Kultury. Dzisiaj jak pan zapyta kogokolwiek, kto do Warszawy przyjeżdża, czy Warszawiaka, no co jest takim symbolem Warszawy dzisiaj, prawda? To zapewniam pana, że większość odpowie Pałac Kultury. No, my przez 25 lat od upadku komunizmu nie wytworzyliśmy żadnych nowych symboli. Wspomniał pan o łuku triumfalnym. No znakomity, mógłby to być znakomity symbol rzeczywiście nowej Warszawy, która jest tą Warszawą po komunizmie, prawda? Tej nowej Warszawy, która podźwignęła się z ruin, a dzisiaj buduje swoją tożsamość w niepodległej Polsce. No, o tym się w ogóle nie myśli. Taki łuk triumfalny w wymiarze przecież niekoniecznie takim, jak to w starożytnym Rzymie budowano. To można sobie wyobrazić naprawdę niezwykle nowoczesne, ekspresyjne i atrakcyjne formy tego upamiętnienia. To jest po prostu potrzebne. I tak samo Muzeum Historii Polski. Zamiast Warszawa dbać o to, żeby to muzeum tutaj powstało, lobbować pani Gronkiewicz-Waltz, która jest tak ważnym politykiem. Pani Gronkiewicz-Waltz, która jest tak wybitnym, jak twierdzi, politykiem Platformy Obywatelskiej, tak wysoko umocowanym w tej partii, zamiast wykorzystać te wpływy w tym kierunku, żeby przekonać władzę centralną, że trzeba tą inwestycję realizować, dokłada się do tego, żeby tę inwestycję zamordować, bo radni Platformy Obywatelskiej w Radzie Warszawy odsuwają od kalendarz Greka z placu prace nad studium zagospodarowania przestrzennego, bez których ta budowa nie może w ogóle ruszyć. Mam wrażenie, że my tutaj często gościmy Macieja Wąsika, przewodniczącego Klubu Radnych Miasta Stołecznego Warszawy, że nasi widzowie są zorientowani w tym, co się tutaj dzieje, jak to się odbywa. Na koniec mam takie pytanie, czy jest jakakolwiek szansa, żeby w tej kampanii, która będzie, jest, odbyła się taka debata, spotkanie pana z Hanną Gronkiewicz-Waltz, żeby pan mógł jej te pytania rzeczywiście zadać i
postawić? Ja mam tylko nadzieję, że tak będzie, chociaż to chyba jest nadzieja nieuzasadniona. Pani Gronkiewicz-Waltz rzeczywiście za każdym razem, w każdych kolejnych kampaniach, które były w Warszawie, konsekwentnie odmawiała debaty. Ona się tej debaty po prostu boi, no bo w debacie można bardzo łatwo, w takiej debacie twarzą w twarz, można bardzo łatwo tę propagandę obnażyć i pokazać tak naprawdę, że tam nie ma żadnego pomysłu, nie ma żadnej wizji tej Warszawy. Ja oczywiście podkreślam, jestem zainteresowany taką debatą. Co więcej, będę za chwilę do pani Gronkiewicz-Waltz oficjalnie słał pisma w tej sprawie i prosił ją o to. Nawet nie domagał się, ale prosił ją o to, żeby stanęła do tej debaty, bo uważam, że ta debata po prostu się warszawiakom należy. No, nie możemy skazywać warszawiaków na taki wybór tylko i wyłącznie, kto się ładniej uśmiecha, kto założy ładniejsze wdzianko, albo kto jest z jakiego logo partyjnego. Panie ministrze, pan się ładniej uśmiecha. To bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, więc może w tej kategorii o ładny uśmiech może nawet miałbym jakieś szanse. Ale chciałbym naprawdę doprowadzić do tego, że warszawiacy będą wybierać w oparciu o taką rzetelną wiedzę, co dany kandydat proponuje. Nie tylko o to, co zrobił, bo to nie jest wybór na kolejną kadencję, to nie jest nagroda za to, co zrobił, za to można dać dyplom, jeśli pani Gronkiewicz-Waltz otworzy ten odcinek, centralny odcinek metra, to ja oczywiście bardzo ich serdecznie to pogratuluję, jestem gotów ich dyplom wręczyć, ale niech ona pokaże, co chce robić dalej, jaki ma pomysł na rozwiązanie głównych problemów, które dzisiaj warszawiaków dotykają. Rozmawiajmy o tym, bo demokracja polega również na tym, że wybór jest wyborem świadomym, że dajemy tym wyborcom prawo do tego, żeby świadomie, możliwość, żeby świadomie wybierać. Tego prawa warszawiacy dotychczas nie mieli. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej, chociaż jak mówię, no ta nadzieja nie ma żadnych realnych podstaw. Wiem, że jest kilka instytucji, które taką debatę chcą zorganizować. Słyszałem, bo zwracali się do mnie studenci z Uniwersytetu Warszawskiego, z Niezależnego Zrzeszenia Studentów, że chcieliby na uniwersytecie, na którym przecież pani Gronkiewicz-Waltz pracuje, chcieliby taką debatę dwóch najpoważniejszych kandydatów, czyli pani prezydent i mnie, zorganizować. Ja powiedziałem, że oczywiście jestem otwarty, wszystko dostosuje się do terminu, do formy tej debaty. Powiedziałem, przekonajcie tylko moją konkurentkę. Jak na razie nie mam informacji o tym, żeby ta zgoda z drugiej strony była, ale nawet jeśli tego nie będzie, my idziemy w merytoryczną kampanię. Ja będę prezentował program na początku października, taki realny program dla Warszawy, bo też nie chodzi o to, żeby opowiadać bajki warszawiakom. Ja chcę szanować warszawiaków, chcę szanować wyborców. Też inaczej niż niestety moja konkurentka, która te obietnice szastała tymi obietnicami, a potem niewiele z nich zostawało. To jest coś, co ja nazywam taką... Cały czas liczą na to, że ludzie mają pamięć złotej litki. Ja nazywam to taką demencją obietnic. To w wykonaniu pani Gronkiewicz-Waltz ta demencja rzeczywiście jest niezwykle widoczna. Że ona składa te obietnice na prawo i lewo rzeczywiście zupełnie bez opamiętania, a wydaje się, że za chwilę już o tych obietnicach kompletnie zapomina. Gorsze to, że liczy, że również inni zapomną. My będziemy o tych obietnicach oczywiście przypominać. A ja chcę złożyć realne obietnice i pokazać również, skąd wziąć pieniądze na to, żeby te obietnice zrealizować. I będę to prezentował jako całościowy program na początku października. Będziemy chcieli zorganizować, mamy zaplanowane takie panele dyskusyjne z udziałem również ekspertów. I to nie tylko ekspertów, którzy współpracują na co dzień z naszą partią, ale również takich, którzy są niezależnymi ekspertami na rynku, żeby ocenili te nasze pomysły, żeby pokazać ich realność i pokazać to, że można, że jak się chce, to można. Że jeśli się nie traktuje prezydentury Warszawy tylko jako na przeczekanie, na kolejne 4 lata, które można odhaczyć i tak jeszcze cztery, tylko traktuje się jako wyzwanie, wielkie wyzwanie na to, żeby to miasto modernizować i stwarzać warszawiakom warunki do fajnego, godnego życia w tym mieście, to naprawdę można bardzo wiele uczynić. Pięknie dziękuję za spotkanie, dziękuję bardzo za rozmowę. Mój apel ludu stolicy, pomóż sobie i temu miastu. Bardzo dziękuję.